Brytyjski dziennikarz Misha Glenny napisał świetny reportaż, książkę o międzynarodowej zorganizowanej przestępczości Mac Mafia. Netflix nakręcił serial, sezon pierwszy. Świetny, ale nie ma wiele wspólnego z książką. Szpiegl.pl. Cześć. Pierwszy podręcznik pracy wywiadowczej dla przedwojennej dwójki liczył 43 strony, nosił tytuł Służba Wywiadowcza i był oparty na podręczniku austro-węgierskiego wywiadu, tego samego, dla którego pracował w przeszłości Józef Piłsudski, Szpiegl.pl. Cześć! Ja korzystam z Maltego, a wcześniej sporo pracowałem na Analyst Notebook. Jaki jest Twój ulubiony i używany program analityczny? Bardzo by mnie to interesowało, Szpiegl.pl. Cześć! Samsung Q2U dotarł dzisiaj. Już jest przetestowany, dźwięk rewelacyjny, podcasty będą świetne, przynajmniej pod kątem technicznym. Szpiegl.pl. Cześć! Jedną z najlepszych powieści szpiegowskich wydano w roku 1961. Stanisław Lem. Pamiętnik znaleziony w wannie. Serdecznie polecam. Szpiegl.pl. Cześć! Rozdziałów, 700 stron czystej szpiegowskiej roboty, a w zasadzie ofensywnej pracy kontrwywiadowczej. Piotr Wroński, operacja kryptonim Holub. Serdecznie polecam Szpiegl.pl. Cześć! Najsłynniejsza kobieta szpieg, Mata Hari, była najmarniejszym szpiegiem w historii. Mało tego, znana jest jako tancerka, a ona nie potrafiła tańczyć. Co robią jednak z nami mity? Szpiegl.pl. Cześć! Wystarczy odciąć internet i padają kanały łączności, a łączność wywiadowcza to całokształt przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, a także wykonawczych, zapewniających utrzymanie stałego kontaktu. Szpiegl.pl. Cześć! W naszej tematyce istnieją również świetne gry. Taką jest na przykład Detektyw, gra planszowa. 5 spraw, strasznie dużo rozmów, myślenia, pilnowania czasu. Świetna rozgrywka, do tego musimy być podłączeni do internetu. Szpiegl.pl. Cześć! Zastanawiam się często, jak pokazać w interesujący sposób świat analityki. I znalazłem coś interesującego. Serial popularno-naukowy na Netflixie. W świecie danych. Serdecznie polecam. Szpiegl.pl. Cześć! Sekretne wojny Mossadu. Sensacja goni sensację, ale tak to już jest, jeśli państwo jest frontowe, a służby wywiadowcze muszą robić swoje. Szpiegl.pl. Cześć! Figurant to osoba pozostająca w zainteresowaniu służb. Obiekt również pozostaje w zainteresowaniu służb, ale nie jest osobą. To instytucja, budynek, satelita, środek łączności, środek komunikacji, wszystko. Szpiegl.pl. Cześć!